Czy masz świadomość? We współczesnych naukach społecznych w Polsce dominuje sentymentalna wizja społeczeństwa. Zakłada ona, że wystarczy badać instytucje formalne, jawne interesy i oficjalnych aktorów, by dotrzeć do istoty zjawisk społecznych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Państwu przeczytałem fragment książki Instrumentarium globalnego panowania, książki wydanej przez Zysk i Spółkę w ramach serii wydawniczej Zakulisowe studia społeczne. Autorkę książki gościmy dzisiaj w ramach podcastu. Joanna Szalacha-Jarmużek, socjolog ekonomii i zajmuje się powstawaniem nowych instytucji w gospodarce. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień dobry. Pani Joanno, co oznacza analizowanie polityki bez sentymentów? Bardzo często, kiedy rozmawia się o polityce, tak w życiu codziennym, przy piwie, przy kawie, przy różnych napojach, myślę, że pojawia się taki tok myślenia, który z jednej strony ja sobie nazywam takim formalizmem, to znaczy zakładamy, że to, co jest oficjalnie wpisane w regulaminy, to, co jest oficjalnie wpisane w zakres działania różnych instytucji politycznych, wyczerpuje faktycznie możliwości i faktyczny wpływ tych instytucji. To jest pierwszy taki wątek. A drugi wątek, który się bardzo często pojawia, wiąże się z takim z kolei nastawieniem, które nazywam, czy nie można by tak zrobić, żeby tak było. To znaczy, patrząc z zewnątrz na funkcjonowanie różnych instytucji w polityce, ale też na obszarze ekonomii, osoby patrzące z zewnątrz zakładają, że wystarczy czasami coś formalnie zadekretować, wystarczy coś zapisać w przepisach i to będzie działało. I to jest takie spojrzenie sentymentalne z tego względu, że jest ono, używam tu tego terminu sentymentalizm w takim duchu, że jest to spojrzenie dosyć naiwne, ponieważ opiera się ono na założeniu właśnie, że ten formalizm faktycznie oddaje to, jak działają instytucje polityczne czy instytucje gospodarcze, że faktycznie możemy zdiagnozować, patrząc z zewnątrz, na podstawie regulaminów i oficjalnych różnych zapisów, czym się zajmuje dana instytucja, możemy w niej coś zadekretować i ona będzie następnie oddziaływać na rzeczywistość. Tymczasem analizowanie świata społecznego bez sentymentów oznacza, że porzucamy ten naiwny pogląd. Staramy się spojrzeć prawdziwie socjologicznie, tak jak Peter Berger w Zaproszeniu do socjologii w latach 60. napisał, staramy się patrzeć na wskroś, w poprzek, różnego rodzaju fasadom. Te fasady w instytucjach publicznych, w instytucjach politycznych bywają bardzo ładne, a za nimi kryją się różne rzeczy, które nie do końca są ładne. Analizowanie bez sentymentów to jest wyszukiwanie informacji, to jest otwarcie się na informacje, to jest wychodzenie właśnie poza te oficjalne, formalne ramy i stawianie sobie pytań o wpływ poszczególnych osób, o istnienie grup interesu, to jest stawianie takiego pytania, kto czerpie zyski z określonych rozwiązań. To stawianie pytania nieustannie, dlaczego pewne rozwiązania zostały wprowadzone w taki, a nie w inny sposób. Z jakiego powodu zostały pewne przepisy jakoś sformułowane. Myślę, że młodzi ludzie mają właśnie często takie naiwne podejście do polityki i zakładają, że faktycznie jest tam dużo dobrej woli, i jest tam dużo jakiegoś takiego podejścia wykluczającego wpływ interesów poszczególnych osób. A w sumie jak pokazują dokonania
zarówno ekonomii behawioralnej, jak i socjologii ekonomicznej, możemy zobaczyć, że interesy poszczególnych osób często odgrywają bardzo dużą rolę. Myślę, że patrzenie właśnie na rzeczywistość społeczną bez sentymentu to jest troszeczkę tak jak w słynnym amerykańskim sformułowaniu follow the money, idź za pieniędzmi, zastanawiaj się nad tym, kto zyskuje na określonym rozwiązaniu, kto jest beneficjentem i wtedy zastanów się, czy określone jakieś rozwiązania w polityce nie zostały być może już wcześniej zaprojektowane w taki właśnie sposób, żeby to konkretnych aktorów, konkretne grupy uczynić beneficjentami. Tak myślę, że w dużym skrócie można by tak rozumieć właśnie analizowanie bez sentymentów polityki czy też życia gospodarczego. Wspomniała Pani o tym, że dotyczy to młodych osób. Powiem szczerze, że patrząc na taką rzeczywistość społecznikowską osób, które są zaangażowane w zmianę społeczną w Polsce i walczą o dobro wspólne, to mam wrażenie, że nie tylko młodzi, ale również starsi doświadczają tego sentymentalizmu. A Pani zdaniem, dlaczego tak się dzieje, że on się włącza i tak właściwie przesłania nam rzeczywistość? My w gruncie rzeczy jesteśmy chyba uczeni, socjalizowani trochę do tego sposobu myślenia. Nie mam teraz, przyznaję, dobrego wglądu w to, jak na przykład są przeprowadzane w szkołach, nie wiem, lekcje wiedzy o społeczeństwie, czy też jakieś lekcje dotyczące przedsiębiorczości, a więc z założenia te kursy, które mają na poziomie szkół uczyć tego, jak działa współczesna rzeczywistość, ale intuicja i jakieś doświadczenia z przeszłości podpowiadają mi, że jednak właśnie dużo jest tam pozostawione na poziomie wiedzy bardzo takiej formalnej i takiego słabego przełożenia na to, jak faktycznie pewne procesy polityczne, czy to na poziomie lokalnym, czy poziomie regionalnym, czy centralnym, w jaki sposób one są faktycznie realizowane. A więc chyba brakuje tam wyczulenia na przykład na istnienie grup lobbingowych, na naciski, które są przeprowadzane często nieformalnie, chociaż nie musimy tu mówić o naciskach, nie wiem, nielegalnych, tak, ale właśnie o naciskach nieformalnych, które powodują, że kształt polityki jest taki, a nie inny. Ja tutaj mogę odwołać się trochę do swoich, może już dla wielu młodszych osób słuchających, prehistorycznych doświadczeń gdzieś z początku lat 2000, kiedy studiowałam socjologię i wtedy uczestniczyłam w kursie, który prowadził profesor Andrzej Zybertowicz razem z doktorem Radosławem Sojakiem. Kurs nosił tytuł Laboratorium Działania Społecznego. I w ramach tego kursu podzieliliśmy się na zespoły, które miały zrobić projekty jakiejś lokalnej małej zmiany w mieście, w którym funkcjonowaliśmy. Ten kurs nam ujawnił, jak bardzo właśnie jest nasze naiwne myślenie o lokalnej polityce, o tym, jak można wywrzeć wpływ na przykład na lokalnych decydentów, będąc właśnie obywatelami, którzy są zmartwieni jakimś zagadnieniem, chcieliby coś poprawić i stoją za tym szczytne idee. Ten kurs bardzo nam wszystkim, myślę tak około 30 osób, pokazał dobitnie, jak wygląda takie zderzenie z rzeczywistością lokalnej polityki. I myślę, że takich rzeczy brakuje wielu młodym osobom. Nie mają doświadczeń, ale też nie są uczeni pewnego typu wrażliwości i wyczulenia na to, że rzeczywistość społeczna jest daleko od ideału, który w podręcznikach czasami właśnie jest pokazywany. No właśnie, ja taką miałem okazję w zeszły weekend prowadzić szkolenie dla społeczników z Wrocławia pod tytułem Jak wygrać kampanię obywatelską i mówiłem o tych sprawach, o których dzisiaj rozmawiamy i tam jedna z uczestniczek, już nie młoda wiekiem, powiedziała, że oni właściwie do tej pory takich rzeczy nie analizowali tej polityki bez sentymentów, no bo w sumie podchodzili do sprawy tak, że oni mają rację, mają argumenty i właściwie ta zmiana powinna zajść, bo decydenci powinni słuchać. Mhm, mhm.
Tak, brakuje właśnie z takiego spojrzenia z użyciem kategorii interesu, to znaczy tego, że decydenci, właśnie czy na, myślę, na, możemy pozostać na tym poziomie gdzieś lokalnym, że decydenci są nie tylko decydentami, tak? Decydenci są często przedstawicielami pewnych środowisk, także zawodowych. Decydenci są przedstawicielami różnego rodzaju grup interesów lokalnych, które posiadają jakąś swoją specyficzną perspektywę odnośnie jakichś tam zjawisk występujących lokalnie. I teraz w zależności od tego, gdzie oni są osadzeni, tam będą, będzie to rzutowało na ich pewne decyzje, na ograniczenia w decyzjach, które podejmują. Nie zawsze właśnie dobre intencje społeczników są wystarczające do tego, żeby przemóc jakieś ewentualnie lokalne, tu użyję terminu układy, które, za którymi stoją bardzo konkretne interesy ekonomiczne na przykład. I w zderzeniu z ideałami społecznikowskimi, no ideały społecznikowskie są wtedy na zdecydowanie straconej pozycji. No ja sobie też tak myślę, czy nie jest też tak, pani Joanno, że dotykając tej polityki bez sentymentów, no musimy się chyba trochę też pobrudzić. W sensie, no jest jakiś taki komfort, dyskomfort psychiczny może występować, kiedy zaczynamy za kulisy sięgać. Ja pamiętam taką rozmowę Pawła Kukiza w RMF-ie, kiedy redaktor zadał mu takie pytanie związane z polityką i on powiedział, ale panie redaktorze, no jak ktoś wchodzi do szamba, to musi się ubrudzić i nie da się inaczej. I czy może też nie jest tak, że tej polityki bez sentymentów nie chcemy tak analizować, bo najzwyczajniej w świecie ona po prostu rodzi właśnie ten dyskomfort, czy powoduje, że no, musimy wyjść ze swojej strefy komfortu. Zdecydowanie, bo poruszenie wątków, czy to interesów ekonomicznych, czy to jakichś zakulisowych czasami powiązań, które występują w konkretnych przypadkach, jakichś tam problemów społecznych, jakichś problemów lokalnych na przykład, poruszenie tego rodzaju tematów jest niewygodne, tak? Jest niesympatyczne, następujemy komuś na przysłowiowy odcisk. Patrzymy w tą otchłań jakichś nieprzyjemnych spraw i możemy właśnie poczuć, że sami stajemy się jakoś w tym wszystkim ubrudzeni, tak? I ostatecznie zaczynamy postrzegać być może rzeczywistość jako w sposób taki daleko bardziej pesymistyczny. To może też tak na nas rzutować. Myślę, że trochę jakby pójście w stronę tego patrzenia niesentymentalnego oznacza, że troszeczkę trzeba być kimś takim a la bohater z amerykańskich filmów, taki dziennikarz śledczy, prawda, w stylu amerykańskich filmów, który do samego końca jest gotowy, żeby drążyć daną sprawę po to, żeby naprawić być może jakiś fragment rzeczywistości i często robi to jakimś tam kosztem swojego życia, swoich nerwów, tak, myślę, że takich filmowych historii mamy całkiem sporo i myślę, że część osób może się świadomie obawiać tego rodzaju przyjęcia takiej perspektywy i jakby łatwiej jest pozostać na poziomie tego myślenia takiego formalistycznego albo właśnie idealistycznego. Powiedziała pani o dziennikarzach śledczych. Na tym szkoleniu jedna z uczestniczek, gdy analizowaliśmy te kwestie, gdzieś w przerwie powiedziała, że a właściwie jej to się to podoba, bo w sumie ona od zawsze chciała być detektywem, bo myślę, że to zarówno dziennikarstwo śledcze tutaj ma, to jest dobre odniesienie, ale też taka praca trochę wywiadowczo-detektywistyczna. Ja jestem przekonana, że wiesz, to co powiem jest w jakiegoś stopniu jakimś banałem,
Nie da się nigdzie przeprowadzić żadnej zmiany bez zrobienia przede wszystkim dobrej diagnozy sytuacji. I to zarówno jeżeli, nie wiem, w biznesie projektujemy wprowadzenie nowego produktu, musimy najpierw zrobić dobrą diagnozę rynku. Jeżeli próbujemy w polityce coś wprowadzić, to też musimy mieć dobrą diagnozę aktualnej sytuacji, nie wiem, społeczno-gospodarczej, środowisk, które coś mogą blokować albo coś wspierać. I analogicznie, jeżeli właśnie jesteśmy aktywistą, społecznikiem działającym gdzieś na poziomie lokalnym, też nie możemy wprowadzić żadnych zmian, nie posiadając najpierw dobrze zrobionej diagnozy. A elementem zrobienia dobrej diagnozy jest między innymi zorientowanie się, z jakimi aktorami społecznymi zderzymy się, próbując jakąś zmianę wywołać. Kto będzie naszym przeciwnikiem? Czy to właśnie, nie wiem, będzie lokalny biznes, który na czymś będzie tracił? Czy to może będą jakieś pewne grupy zawodowe, które z jakichś powodów będą stratne? A może ktoś stanie się nagle naszym beneficjentem i w związku z tym będzie naszym sprzymierzeńcem? To bez takiej diagnozy pływamy i moim zdaniem możemy stawiać tak naprawdę nietrafne propozycje rozwiązania jakichś problemów. Tak, jak pani opowiada, to przypomniał mi się też taki wywiad, który się ukazał 2 lata temu w dzienniku Gazeta Prawna, tytuł Mistrz Kaczyńskiego, czyli dlaczego prezes postępuje tak, a nie inaczej. Był to wywiad z Krzysztofem Mazurem na temat Stanisława Erlicha, który napisał między innymi książkę Grupy Nacisku. No i okazuje się, że prezes Jarosław Kaczyński był uczniem na jego seminarium, na seminarium Erlicha, kiedy studiował. I Krzysiek Mazur w tym wywiadzie wskazuje, że wiele decyzji czy sposobów postępowania Jarosława Kaczyńskiego można odszukać w książkach Erlicha, które właściwie nie są znane w Polsce. I tutaj nawet taki cytat. Mnie najbardziej dziwi to, że nikt nie zadał sobie dotąd trudu zrobienia tak prostej rzeczy, jak przeczytanie tych kilku książek Erlicha. Przecież one leżą w bibliotekach. To wypowiedź Krzysztofa Mazura z tego wywiadu. I tak wracając do tego szkolenia z Wrocławia, to tam jedna z uczestniczek w pewnym momencie powiedziała, bo była analizowana sytuacja we Wrocławiu, w pewnym momencie zadała takie pytanie, a kogo słucha prezydent Sudryk? Bo akurat ten prezydent rządzi we Wrocławiu. No i to jest bardzo dobre pytanie, myślę, dla każdego społecznika, który w takim czy innym wymiarze, czy lokalnym, czy krajowym, zadaje sobie trud zmiany społecznej, żeby zastanowić się, kogo słuchają decydenci, od których zależy zmiana. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, na pewno uzyskanie takiego wglądu, o jakim mówi Krzysztof Mazur, to jest cenny wgląd, tak, bo on pozwala nam być może w szerszym kontekście zobaczyć jakieś decyzje. Na pewno jakieś inspiracje intelektualne mogą być ważne, bo one uwrażliwiają na pewne fragmenty rzeczywistości, tak? Czy to nas właśnie uwrażliwiają na grupę interesu, czy też może będą nas uwrażliwiać na, nie wiem, wątek norm i wartości, które są w danym społeczeństwie, albo może będą nas uwrażliwiać na, nie wiem, nieformalne powiązania, które, dajmy na to, są gdzieś zakorzenione w latach PRL-u i specyfice funkcjonowania tamtej ówczesnych służb sektora bezpieczeństwa. Więc tutaj zawsze jakby ta wiedza może być cenna, ale myślę, że na co dzień przeciętnemu społecznikowi może być ciężko do takiej wiedzy dotrzeć, tak? Tym bardziej musi jakby sobie
musi sobie uświadomić też to, co jest w teorii racjonalnego wyboru, w public choice theory, musi sobie uświadomić, że decyzje polityczne nie zawsze nam skutkują jakimiś rozwiązaniami, które będą zgodne z interesem publicznym. Że czasami decyzje polityczne właśnie wynikają z pewnych kalkulacji, z pewnej racjonalności środowiska ekonomicznego, z dynamiki sieci, która te decyzje podejmuje. I niekoniecznie to, co nazywamy dobrem wspólnym, musi być spójne z decyzjami, tak, które są podejmowane na poziomie politycznym. Myślę, że aby to sobie uświadomienie tego jest taką cenną lekcją, aczkolwiek myślę, że jeżeli tutaj myślimy o właśnie różnych młodych społecznikach, to być może ta wiedza czy ta świadomość, wracając trochę do motywu, o którym mówiliśmy parę minut temu, ona może być przygniatająca w tym sensie, że może zniechęcić do dalszych działań, bo może wywołać takie przekonanie, że się nic nie da zrobić, że świat jest tak poszatkowany, jest tak poszatkowany przez grupy interesów, przez dążenie do różnego rodzaju zysku, że już my z niczym się nie jesteśmy w stanie przebić, a to oczywiście ta postawa jest też mylna, tak, do pewnego stopnia. Tutaj myślę, że ja miałam w ręku wydaną, wspieraną przez was książkę o kampaniach, o prowadzeniu kampanii. Teraz mam lukę w pamięci, nie mogę sobie przypomnieć autora tej książki, ale może... Jak wygrać kampanię. Jak wygrać kampanię, dokładnie. Chrisa Rose'a, właśnie, świetnie. Nawet na zajęciach z tej książki w jednym fragmencie korzystam, bo myślę, że ona jest bardzo dobra z tego względu, że ona dodaje takiego realizmu działaniom społecznikowskim, bardzo je porządkuje, dodaje im realizmu. I teraz jeżeli do tego realizmu, do tych różnych wytycznych, takiego zoperacjonalizowania kolejnych kroków, które należy podjąć w kampanii społecznej, jeżeli by to wdrożyć, tak jak to przedstawia Chris Rose, to jeżeli dodamy do tego właśnie ten element dobrej diagnozy środowisk, z którymi się zderzymy, robiąc kampanię, środowisk, które musimy pozyskać, żeby je przeciągnąć na swoją stronę, to wtedy, i jeżeli ta diagnoza będzie właśnie zrobiona w duchu niesentymentalnym, a więc ja jeszcze bym podkreśliła to, że analizując coś w duchu niesentymentalnym, musimy być gotowi do odkrycia, które nie musi się zawsze zdarzyć, ale musimy być gotowi do odkrycia, że ludzie i instytucje czasami mówią coś innego niż robią, albo osiągają dokładnie inne efekty niż te, które deklarują, że chcą osiągnąć. I myślę, że w duchu takiego dojrzałego właśnie patrzenia na politykę bez sentymentu, takie odkrycie, że tak się dzieje, nie powinno nas prowadzić do stwierdzenia, że to jest straszne i teraz już dalej z tym nie możemy zrobić. Tylko trzeba sobie to uświadomić i jako społecznicy wtedy ewentualnie musimy na tyle jakoś przekierować swoje działania, żeby tą wiedzę wykorzystać i żeby z tą wiedzą pójść dalej. Wspomniała pani o teorii wyboru publicznego. Kto jest jej autorem i dlaczego społecznicy powinni też przynajmniej podstawową, elementarną wiedzę o tej teorii mieć? Autorów jest kilku, ale myślę, że tutaj Jamesa Buchanana przede wszystkim należałoby wspomnieć, właśnie ze względu na taką perspektywę, którą on przedstawił, polegającą na tym, że do tradycyjnych problemów z zakresu działań politycznych, czy tego, co jest obiektem zainteresowania politologii, powinno się przyłożyć różnego rodzaju narzędzia i terminy, terminologię związaną z ekonomią. A więc powinniśmy patrzeć na zjawiska polityczne przez pryzmat właśnie kategorii interesu, przez pryzmat kosztów. Tutaj na przykład pojęcie kosztów transakcyjnych świetnie pasuje do wielu sytuacji, z którymi się w polityce lokalnej czy na wyższych poziomach możemy zetknąć. Tak? A więc czyli jakie to są koszty? Koszty transakcyjne? Koszty transakcyjne to są wszystkie te rodzaje wydatków, które musimy ponieść
żeby określona transakcja miała miejsce, a więc jakiś rodzaj wymiany. I teraz takim przykładem, który myślę tutaj do naszej tej dzisiejszej opowieści najbardziej będzie pasował, to jest kwestia analizy korupcji przez pryzmat kosztów transakcyjnych. Jeżeli w danym mieście wygranie jakiegoś przetargu na określone usługi możemy zrobić taniej i szybciej, możemy to wygrać poprzez działanie korupcyjne, a więc skorumpujemy urzędnika, który odpowiednio wypozycjonuje naszą propozycję w komisji przetargowej. Jeżeli koszty przeprowadzenia takiej akcji są stosunkowo niewielkie, a więc może nie musimy wyłożyć dużo pieniędzy, może jest niskie ryzyko tego, że zostaniemy złapani, to wówczas koszt transakcyjny, jakim jest korupcja, jest kosztem, który warto ponieść. Natomiast jeżeli funkcjonujemy w środowisku, gdzie na przykład koszt korupcji jest wysoki, bo są wysokie standardy etyczne działania urzędników, bo jest wysokie prawdopodobieństwo wykrycia akcji przeprowadzonej przez na przykład CBA, wówczas koszty korupcji rosną i musimy innymi kosztami próbować dany kontrakt wygrać, na przykład lepszą ofertą, tańszą ofertą. Musimy negocjować na przykład ze swoimi pracownikami, przekonać ich do tego, że na tym zamówieniu mniej zarobią, ale nasza firma dzięki temu będzie lokalnie lepiej pozycjonowana i to będzie wejście do dalszych, odbicie się do dalszych działań. Więc koszty transakcyjne to są te wszystkie wydatki, które w gospodarce, w przedsiębiorstwach są brane pod uwagę, ale również większość naszych działań w obrębie instytucji wiąże się z różnymi kosztami transakcyjnymi, a więc z iloma osobami musimy porozmawiać, ile osób musimy przekonać, żeby na przykład w Radzie Miasta coś przegłosować, tak? Albo ile musimy wydać pieniędzy na billboardy na poziomie lokalnym, żeby przekonać lokalną społeczność do jakiejś tam formy działania. To są wszystko koszty, które ostatecznie wpływają na efekt, który postrzegamy w kategoriach już politycznych, ale doprowadzenie do tego efektu jest w swoim duchu głęboko ekonomiczne i teoria wyboru publicznego właśnie na takie rzeczy nas uwrażliwia, na analizę działań politycznych z perspektywy ekonomii, z perspektywy interesów przede wszystkim. Public choice theory jakby mówi, że nie możemy patrzeć na polityków jako na aktorów, którzy nie mają swoich interesów ekonomicznych, bo oni mają swoje interesy ekonomiczne. I teraz pytanie tylko, w jakich warunkach instytucjonalnych oni funkcjonują? Czy te warunki instytucjonalne hamują na przykład jakieś ich indywidualne popędy, tak to nazwę, i kanalizują je w stronę dobra publicznego, dobra wspólnego, czy też nie? Też myślę, że z tej teorii warto sięgnąć po takie sformułowanie, które w języku polskim zawsze budzi, znaczy wywołuje pewien zdziwienie i znak zapytania, czyli pogoń za rentą, rent seeking. Bynajmniej nie chodzi tutaj o rentę ZUS-owską, ale właśnie o poszukiwanie zysków. Public choice theory właśnie pokazuje, że wiele działań o charakterze publicznym jest, czy może być powiązanych z dążeniem do zysku, z wygenerowaniem pewnego zysku. I teraz też no właśnie uświadomienie sobie tego, czy te piękne idee, które ktoś nam przedstawia, jakaś piękna wizja przyszłości, czy ona przypadkiem w momencie wdrożenia jej w życie nie uczyni de facto beneficjentem tej osoby, która to mówi. No to taki bardzo, tak powiem, przynajmniej to proste zobrazowanie tego właśnie uwrażliwienia się na zjawisko rent seeking. Także myślę, że to są takie główne wątki z teorii wyboru publicznego, które dla kampanierów, dla społeczników są ważne. A na czym polega koncepcja kontroli społecznej trzeciego stopnia autorstwa Adama Podgóreckiego? To jest, znaczy zastanawiam się, w jakim kontekście ona tutaj mogłaby być dla społeczników istotna. Znaczy, po pierwsze, ta koncepcja w tekstach samego Adama Podgóreckiego jest tak dosyć mglisto zarysowana.
Andrzej Zybertowicz później w jednym ze swoich tekstów trochę to rozwija. I można to sprowadzić do tego, że jest to rodzaj pewnego wpływu nad jakimś fragmentem rzeczywistości, który zostaje rozciągnięty przez zorganizowane grupy, ale nieformalne grupy, które przejmują jakąś skrytą kontrolę nad zasobami publicznymi, w szczególności nad właśnie jakimiś instytucjami kontroli społecznej. To byłby taki przykład, gdzie myślę w początkach transformacji polskiej wiele takich przykładów było, gdy na przykład okazywało się, że lokalna policja czy lokalna straż miejska bardziej działa na rzecz lokalnych grup przestępczych niż na rzecz dobra wspólnego. Czy też wykorzystanie informacji niejawnych z życia prywatnego przez polityków do rozegrania jakiejś sytuacji znowu na poziomie polityki czy gospodarki lokalnej. Więc myślę, że ta dosyć taka mglista i już dosyć wiekowa koncepcja Podgóreckiego, możemy jakby mieć ją w swojej świadomości właśnie z tego powodu, że ona dotyka kwestii przechwycenia jakichś formalnych środków kontroli w społeczeństwie, więc najczęściej instytucji, które mają formalnie tą kontrolę sprawować, jak na przykład Urząd Skarbowy, Policja, czy jakieś inne agendy tego typu, gdzie zostają one przechwycone przez jakieś niesformalizowane grupy, które w sposób skryty nad nimi przejmują kontrolę. I to też są takie przykłady, można powiedzieć, wpływu, który jest czasami obecny w życiu społecznym, w życiu politycznym, którego sobie nie uświadamiamy. A więc na przykład tego, że na przykład jakieś przedsiębiorstwo zostaje zniszczone w wyniku nieustannych kontroli Urzędu Skarbowego, a to, że te kontrole mają miejsce, nie jest całkowitym przypadkiem. Tego rodzaju jakby historie by tutaj pasowały do kontroli, do tej koncepcji Adama Podgóreckiego. To jeszcze spytam, bo próbowałem szukać wiedzy na temat tych kwestii, tych tematów, o których dzisiaj rozmawiamy. I mam, odnoszę takie wrażenie, ja jestem po politechnice, nie jestem socjologiem. Jakby interesuję się tym z uwagi na zainteresowanie zmianą społeczną, że jakoś za dużo dostępnych danych o tym, jak to się dzieje dzisiaj w Polsce, które by mogły pomóc, no dzisiaj w sensie ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech dekad, to po prostu nie ma. Chyba tutaj muszę się zgodzić. To jest po części wina nauk społecznych, które czasami nie ruszają takich tematów z tego względu, że jeżeli chcemy takie zjawiska analizować, tak jak na przykład wpływ grup interesu, chcemy je analizować w sposób naukowy, rzetelny, ze wszystkimi standardami naukowymi, to zderzamy się często z problemem dostępu do informacji. Zderzamy się z kwestią możliwości pokazania wpływu, na przykład działania jakiejś grupy, jakiegoś podmiotu w życiu społecznym na jakiś efekt, który możemy zaobserwować. Pokazanie jakby tych powiązań nie zawsze jest takie proste, nawet na poziomie dziennikarskim, a udowodnić je naukowo czasami jest tym bardziej trudno. Bo przecież, nie wiem, nie pójdziemy z ankietą do nieformalnych grup interesu, jeżeli już w ogóle nawet będziemy mieli do nich jakiś dostęp, tak? To jest czasami taki rodzaj pewnej jakiejś analizy, powiedziałabym, przez efekty, przez na przykład narracje, tak? To są kwestie, do których właśnie czasami trudno jest dojść do tych źródeł. Więc jest pewien problem dla nauk społecznych i to mam na myśli nie tylko socjologię, ale też właśnie politologię na przykład, która też równie dobrze mogłaby bardziej, być może głębiej te zjawiska badać. Ale myślę, że też to jest kwestia rynku medialnego i tego, że rynek medialny jest chyba już od lat coraz mniej zainteresowany prawdziwym dziennikarstwem śledczym. Ja może nie jestem jakimś bardzo dogłębnym analitykiem rynku medialnego w Polsce, ale taka moja zwykła czytelnicza intuicja mi podpowiada, że mamy coraz mniej tekstów
które by na przykład przez ileś numerów czasopisma analizowało dogłębnie dany problem przez jakąś grupę dziennikarzy śledczych, którzy drążą, którzy szukają, którzy analizują, wygrzebują dane, jeżdżą w teren. Tego brakuje, tak? Takich historii, które są gdzieś na przecięciu reportażu i właśnie dziennikarstwa śledczego, które jest uwrażliwione na dobro wspólne. Brakuje tych, no tak wydaje mi się, że brakuje tych historii ze względu na to, że one są kosztowne chyba z perspektywy zarządzających mediami, a być może nie przynoszą takich profitów jak łatwe klikalne, powiedzmy, newsy tam typu właśnie, no, że tam jest jakaś sensacja tak lokalna i to wystarczy, żeby przekliknąć i żeby się reklamy wyświetliły. Więc też tutaj to jest taki dla mnie taka luka w naszej rzeczywistości tej takiej publicznej, ten brak dogłębnego dziennikarstwa śledczego na wielu poziomach, na których właśnie też później nie mogą się oprzeć społecznicy, bo być może właśnie społecznicy mogliby uzyskać taki no, głębszy wgląd w pewne sprawy dzięki wsparciu dziennikarzy, ale także oczywiście dzięki wsparciu badaczy społecznych. No tak, faktycznie ta luka mocno doskwiera społecznikom. To już na koniec pani doktor, jakby pani mogła powiedzieć, tak podsumowując, jak analizować tę politykę bez sentymentów, jak ją powinni analizować społecznicy? Robić sobie na pewno należy takie mapy, powiedziałabym mapy aktorów, grup, instytucji, z którymi się zderzymy. Nie w sensie od razu konfliktu, ale z którymi będziemy mieli kontakt, jeżeli chcemy przeprowadzić jakąś kampanię. I zadajmy sobie pytanie, gdzie mogą mieć swój interes ludzie, którzy w tych miejscach pracują? Co może być dla nich jakąś korzyścią? Na czym może im zależeć? I myślę, że chociażby na takim prostym poziomie możemy sobie uświadomić, no być może pewne problemy, z którymi będziemy musieli się borykać dalej, realizując daną kampanię. Szukajmy dogłębnie, nie wychodźmy poza naiwne spojrzenie, że wystarczy coś formalnie wprowadzić, na przykład, nie wiem, na agendę Rady Miasta i to już jakby sprawa dalej popłynie i w sensie takim pozytywnym popłynie, że będzie się toczyć, bo tak się pewnie nie stanie. Bądźmy uwrażliwieni na szukanie ewentualnie jakichś powiązań, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Myślę, że trzeba mieć po prostu dobre ucho, dużo rozmawiać z ludźmi i być może bycie dobrym, skutecznym społecznikiem oznacza, że też trzeba być trochę takim dziennikarzem śledczym, który szuka, który zbiera materiały, analizuje i na tej podstawie no, ma po prostu realistyczną mapę możliwych działań dla swojej organizacji czy jakiejś idei, którą chce dalej przeprowadzić. To chyba to by było takie moje zalecenie dla osób, które próbują coś zrobić. Co wiem też trochę z osobistego doświadczenia, że to jest bardzo trudno. Tak? To jest dużo niewdzięcznej pracy, tak można powiedzieć. I trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby się nie wycofać z takich działań społecznikowskich. A jeszcze dopytam, a gdzie społecznicy mogą szukać dzisiaj wiedzy na tematy, o których rozmawiamy? W sensie takich, nie wiem, czy zgłębiać właśnie jakieś publikacje, filmy oglądać, wychwytywać gdzieś na szwach różnych rzeczy tą inspirację i wiedzę? Myślę, że dobry społecznik powinien być, tak jak dobry dziennikarz czy dobry badacz społeczny, powinien być osobą dobrze poinformowaną w sensie tego, co się w ogóle dzieje wokół niego. To znaczy myślę, że trzeba dużo czytać w ogóle, tak? Jakby nie wskazując na konkretne źródła, bo trudno jest mi wskazać na jakieś konkretne, nie wiem, źródła, strony, które tutaj mogłyby być szczególnie cenne, tak? Ale czasami
trzeba na to, co jest lokalnie, spojrzeć na przykład z pewnego dystansu. Trzeba na jakąś historię bardzo lokalną z poziomu powiatu, czasami trzeba spojrzeć z poziomu całego europejskiego regionu, w którym ten powiat się znajduje. I z tego względu myślę, że jeżeli ktoś, kto działa społecznikowsko, a nie czyta bieżących informacji dotyczących życia gospodarczego na przykład, nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej, to moim zdaniem to będzie w pewnym momencie uderzy w tą osobę i w jej działania. To znaczy, że ta niewiedza w pewnym momencie okaże się problemem, bo ta niewiedza też będzie powodowała, że ktoś naiwnie będzie patrzył na przykład na to, co można uzyskać dzięki, nie wiem, lokalnym podatkom, tak? Albo jak bardzo to, co chcemy wprowadzić na poziomie powiatu, może się okazać, że jest to niemożliwe ze względu na szersze uwarunkowania ekonomiczne, nie wiem, ekologiczne, które daleko wykraczają poza ten powiat. Więc czytanie prasy ekonomicznej, czytanie prasy biznesowej, czytanie o polityce jest ważne, a więc nadal jakby pozostawanie na bieżąco z lokalną polityką, z centralną polityką, ale też moim zdaniem uwrażliwienie większe na kwestie gospodarcze, które tak po marksistowsku można powiedzieć, że tutaj ta baza, w której funkcjonujemy, ona jednak rzeczywiście bardzo dużo decyduje o tym, co się dzieje w nadbudowie. Tak? I byt kształtuje świadomość, ale też przede wszystkim kwestie ekonomiczne mocno determinują możliwości działania, właśnie interesy. I w związku z tym pewne czasami chęci czy motywacje określonych osób i grup. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Joanna Szalacha-Jarmużek, socjolog ekonomii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, dziękuję pani Joanna za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę. A Państwa żegna Rafał Górski i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.